Szanowni Państwo, co roku przyznajemy zgodnie z uchwałą Rady Gminy nagrody i stypendia dla osób zasłużonych dla sportu, działalności sportowej i dla osób za osiągnięcia sportowe. Są to nasi przedstawiciele gminy, nie tylko gminy, którzy uczestniczą i często trenują w innych klubach. Wyjeżdżają na zawody międzynarodowe, nie tylko z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego, ale też innych dyscyplin sportowych. Przyznawanie tych zasłużonych nagród, jak i stypendium, odbywa się raz do roku. Informuję wszystkich, że do końca stycznia składa się wnioski. Natomiast taka uroczystość jak dzisiejsza jest okazją, żeby wręczyć do rąk własnych tym osobom zasłużonym nagrody i stypendia. W tym momencie zapraszam do siebie, Szanowni Państwo, pana Rudolfa Kanie, który za całą działalności nagrodę. Pan Rudolf Kania. Brawo, brawo. Zapraszam pana Piotra Walukę za stworzenie pierwszej w powiecie gminickiej kobiecej drużyny piłki nożnej.
Szanowni Państwo, wyrazy szczerego uznania dla pana Henryka Czempiela, prezesa LKS-u Orzeł Stanica, za zaangażowanie, z jakim przebiegł ruch sportowego wśród dzieci i młodzieży. Życzę, aby poświęcenie, jakim pan realizuje powierzone obowiązki, zaobfitowało jak najlepszymi wynikami dla całego Orła. Szczerego uznania dla pana Piotra Balugi, kochani. To są te kluby, które awansowały do klasy wyższej. I gratulacje, wyrazy szczerego uznania dla pani Ewy Kulczyny za ten cały rok działalności i najlepsze życzenia dla LKS Wiktoria Pilchowice. Serdecznie zapraszam pana Marcina Szymulę. Ciąg dalszy podziękowań i gratulacji. Oczywiście to kluby bez sponsorów, to jak i ksiądz powiedział, gmina da, starostowa, a sponsorzy najwięcej też wspomagają i dają. Szanowni Państwo, tyle z naszej strony. Życzymy wam dzisiaj udanej zabawy. Myślę, że jeszcze jest czas na toast, a potem pozwolicie, że my tu będziemy po angielsku opuszczać to zacne towarzystwo, a wam życzymy wspaniałej, dobrej, rewelacyjnej zabawy. Proszę Państwa, kochani, tak jak wybieraliśmy dla was puchar na 60-lecie, no to wszędzie piłka, piłka, bo od lat piłka. Przy okazji od jakiegoś czasu też tenis stołowy, może nie 60 lat, zbliża się niedługo jakiś jubileusz, ale że Orzeł i piłką nożną, i tenisem mocno stoi. Ta statuetka z gratulacjami, podziękowaniami za sportową promocję gminy Pilchowice dla LKS-u Orzeł Stanica od pracowników, mieszkańców całej gminy Pilchowice. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pana prezesa Zaparta po odebranie statuetki na grono. Dlatego, że
jest taka moja osobista refleksja. Klub sportowy Orzeł Stanica i działacze tego klubu i wszyscy mieszkańcy pozwalali mi na to, żeby w odpowiedni sposób działać w sporcie. Ten sport dla mnie jest, dla mojego serca jest bardzo bliski i dzisiaj można z tego wnioskować, jak z takiej małej społeczności mogą być takie wybitne osobistości, jak Stefan Dryszek, który tu dzisiaj z nami się wyjdzie, 60-lecie, czy Waldemar Matysik. Także to jest taka refleksja moja osobista. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że Państwo niewiele w tym sporcie i w tej działalności nauczyli, a wszystkim Państwu z okazji 60-lecia życzę wszystkiego najlepszego, pomyślności, zdrowia. W sporcie zdrowie jest bardzo ważne, a działaczom i zawodnikom na ręce Pana Prezesa w imieniu Starosty Bielickiego, Pana Michała Nieszporka, naszego całego zarządu i Rady Powiatu Bielickiego składam najlepsze życzenia. Bardzo prosimy o zabranie głosu wszystkich chętnych.